ciała. O. Ja chciałam powiedzieć takie krótkie świadectwo. W czwartek jechałam do Łodzi. I taką pierwszą rzecz, jak zobaczyłam, to na Dworcu Zachodnim w ogóle był pusty peron i stał wózek inwalidzki, pusty, pod słupem. I pierwsza moja myśl, mówię, o, nasi to byli, zrobili robotę. Ktoś sobie wstał i poszedł sobie bez wózka. No to była taka zadowolona jechałam, że w ogóle to zobaczyłam. Nawet zrobiłam zdjęcie. No i pojechałam do tej Łodzi. Tam była też Anitka Rochniak, jest tam dalej. Bo jest, i jak na nią czekałam, bo miałam się z nią spotkać, poszłam do salonu, salonu kosmetycznego, gdzie miałam wcześniej praktyki. Znaczy praktyki. Kurs taki miałam na paznokcie. No i tam była właśnie kierowniczka, która mnie tutaj przyprowadziła na dotyk nieba. No i jak weszłam tam, to tak czułam taką dziwną atmosferę, że w ogóle nie chciało mi się im głosić Ewangelii ani nic, ale poszłam tam, ale w środku nie chciało mi się tak z nimi gadać. Ale one same zaczęły ze mną temat. I jak to tam jest i tak dalej. Ja im wszystko mówiłam. No i w pewnym momencie ona się zapytała, Klaudia, a czy ty możesz się modlić o ludzi? Ja mówię, no mogę, mówię, ale ja nie jestem jeszcze gotowa. Tak jej powiedziałam. No i ona do mnie mówi, że chodź pomóc się o nią, bo ona nie może spać, mówi w nocy. Ja mówię, no ale ja nie jestem gotowa. No i nagle mówię, no dobra, no mówię, co mam zrobić? I ona powiedziała do mnie takie słowa, przecież ty już możesz się modlić. Ja wiem, że to Bóg powiedział mi przez nią, że ja już mogę. I zostałam podstawiona pod ścianą po prostu, żeby spełnić, no moje, jak to powiedzieć, że pomagać ludziom. Po prostu podstawię mi pod ścianą i ja już nie mogłam powiedzieć, słuchaj, no nie mogę, bo mnie, nie wiem, ręka boli, noga, nie chce mi się, bo nie mogłam jej tak powiedzieć, no musiałam po prostu to zrobić. I ja teraz wiem, że ja jej po prostu pomogłam. Jej, myślę, że to nie ma na co czekać tak naprawdę, bo ja myślałam zawsze, że a, za krótko jestem, to nie to. Kiedyś Michał o tym głosił poselstwo. I ja tak zastanawiałam się potem na tym, a za krótko, lepiej jak ktoś za mnie, ja chciałam w ogóle, żeby Anita za mnie zrobiła robotę, no ale nie dało rady. Musiałam ja to zrobić, to chciałam powiedzieć. Dziękuję.